Czy apostoł Jakub zaprzecza apostołowi Pawłowi? Poza błogosławioną rzeczywistością, że Jezus jest Jahwe, byłby to dobry moment, aby podkreślić potrzebę trzymania się Ewangelii łaski Bożej. Ponownie stajemy przed niezaprzeczalnym faktem, że Pan Jezus jest Jahwe. Ale jakże cudownie jest widzieć prostotę zbawienia. On nie prosił nas o wypełnianie prawa ani o wykonywanie jakichś trudnych ćwiczeń moralnych, ale raczej o to, byśmy uwierzyli w sercu, że Bóg zbudził go z martwych i wyznawali ustami jego imię. Obyśmy nigdy nie stracili z oczu Ewangelii łaski i walczyli o nią wbrew wszelkim atakom ludzi i samego szatana. Bo nie popełnimy i nie popełnijmy błędu. Ta Ewangelia zawsze była atakowana przez wroga. I jedną z taktyk wroga w podważaniu Ewangelii jest przeciwstawianie apostoła Jakuba apostołowi Pawłowi. Argumentem jest to, że Paweł nauczał o zbawieniu z łaski, ale ma ono być łagodzone przez doktrynę Jakuba o usprawiedliwieniu z uczynków. Jakub napisał w swoim liście. Jak to czytamy w liście Jakuba, 2 rozdział, 21 werset. Czyż Abraham, ojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków? Czy apostoł Jakub naucza tutaj Ewangelii uczynków, jak twierdzą niektórzy zwolennicy satanizmu? Czy zaprzecza on doktrynie apostoła Pawła o usprawiedliwieniu przez wiarę, jak twierdzą sataniści? Aby to zrozumieć, ważne jest, aby zobaczyć, że celem listu Jakuba jest zachęcenie wierzących do praktycznego chrześcijańskiego życia, a tym samym uchronienie ich przed oderwaniem wiary od praktyki. Kluczem do zrozumienia Jakuba są jego słowa: pokaż mi w 18 wersecie 2 rozdziału. Jeśli ktoś wyznaje wiarę, inni mogą ją dostrzec jedynie poprzez jego uczynki, a nie tylko jego słowa. Kiedy Jakub mówi o usprawiedliwieniu, nie ma na myśli usprawiedliwienia duszy przed Bogiem, ale raczej usprawiedliwienie naszej wiary przed ludźmi. Paweł mówi o naszym usprawiedliwieniu przed Bogiem. Jakub mówi o usprawiedliwieniu przed ludźmi. Jedno ma związek z naszą postawą, drugie z naszym stanem. O prawdziwej wierze zawsze świadczą uczynki. Zarówno Abraham, jak i Rahab pokazali swoją wiarę poprzez uczynki, jak czytamy w Jakuba 2, rozdział 21 do 26 wersetu. Nie zostali zbawieni przez swoje uczynki, ale ich uczynki były dowodem ich wiary w żywego Boga. Interesujące w przypadku tych dwóch starotestamentowych bohaterów wiary jest to, że ich uczynki nie były tymi, które naturalny człowiek uznałby za takie. Większość ludzi uznałoby ich uczynki za dziwne. Abraham złożył swojego syna w ofierze, a Rahab zdradziła swój kraj poprzez akt zdrady. Boże drogi nie są naszymi drogami. Z Pisma Świętego jasno wynika, że nasze uczynki następują po naszym zbawieniu, a nie poprzedzają je, jak uczy list Tytusa, 2 rozdział 11 do 12 wersetu. Zanim zostaniemy zbawieni, wytwarzamy jedynie martwe uczynki, które są grzechami, a w wielu przypadkach niegodziwe uczynki. List do Kolosan, 1 rozdział, 21 werset, potwierdza to razem z listem do Hebrajczyków, 6 rozdział, 1 werset i 9 rozdział, 14 werset. Nie tylko nasze uczynki następują po zbawieniu, ale Bóg wybrał, jakie te uczynki będą. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili, jak uczy nas list do Efezjan, 2 rozdział, 10 werset. Każdy, kto narodził się na nowo, natychmiast zadaje pytanie: co mam czynić, Panie, jak mówią Dzieje Apostolskie 22:10. Obyśmy wytrwale trzymali się i walczyli o tę zwycięską Ewangelię łaski,
która została nam darmo dana za taką cenę dla naszego Jahwe Jezusa, tego, który nas umiłował i oddał się za nas. Co ciekawe, wielu uważa, że powstanie państwa Izrael i powrót żydowskiej diaspory ma znaczenie prorocze. Niektórzy nazywają to tak zwanym super znakiem.